No i witam Was w moim drugim odcinku moich zmagań z tą wielką bestią. Witam Was w ten piękny, słoneczny, sobotni poranek, chociaż nie mamy dzisiaj ani soboty, ani nie mamy słońca. No ale trudno, jest jak jest, trzeba brać co dają. Dzisiaj mamy wtorek, czyli tak naprawdę nie jest to mój drugi dzień, ale trzeci już na maszynie. Wczoraj przyjechał do mnie Artur i myślałem, że jeszcze po szkoleniu uda mi się nagrać jakiś może krótki filmik. Jeszcze jak moje zmagania, jak idą postępy przede wszystkim, ale powiem Wam, że no naprawdę od rana do wieczora, do późnego wieczora siedzieliśmy we dwóch. Artur jeszcze jeździł ze mną, podpowiadał mi co zrobić, czego nie robić przede wszystkim. Ale co najważniejsze, wszystko jest ustawione, wszystko chodzi tak, jak od tego oczekiwałem właśnie. Sortymenty wybierają się prawidłowo. No przede wszystkim maszyna też chodzi jeszcze prawidłowo, mam nadzieję, że jak najdłużej. No i zobaczymy, jak to będzie szło. Ogólnie dla tych wszystkich, którzy właśnie też planują zakup takiej maszyny, to uzbrojcie się w więcej prowadnic chyba na pierwszy raz. Ja obecnie mam założoną trzecią, co chyba i tak nie jest jakimś złym wynikiem, bo z tego co wiem, to bywa gorzej. Tylko że to też, znaczy no wiadomo, że jest to moja wina, ale no tutaj to, ten drzewostan też nie pomaga w nauce. Jest bardzo dużo drzew z takimi, jakby to powiedzieć, ale też nie mam właśnie nic, żeby Wam pokazać. Ale pokażę Wam dalej, o co chodzi. Po prostu są bardzo duże zgrubienia na dole. I też to nie jest las, który był sadzony kiedyś. To jest las, który wiecie, rósł swoją wolą, tak, jak chciał. Dużo jest też podwójek i z tego co ja zauważyłem, to podczas trzewieży, którą no my nie robiliśmy jej tutaj, czyli to musieli być jacyś inni jeszcze, bardzo dobrzy pilarze, ale oczywiście nie mam żadnych zastrzeżeń co do nich, bo robili to co do nich należy, ale po prostu no wiadomo, jak była podwójka, to ścinali jedną i ta jedna zostawała, no i teraz czasami po prostu no ta odnoga jest od drugiej strony, ja jej nie widzę i to drzewo chce ściąć. I wiecie, staram się też robić niskie pniaki w miarę, żeby tutaj też nikt mnie nie posądzał, że o kurczę, jaki chałupnik po prostu tutaj robi, jaki rzeźnik. Staram się robić te pniaki nisko, chociaż teraz wiem, że jest to po prostu zły pomysł. I lepiej czasami ściąć to drzewo wyżej i potem nawet, wiecie, przejść z piłą, no nie, żeby to poprawić. No i właśnie teraz ścinam niektóre wyżej. Tak, widzę niektóre, wiecie, że są, no nie widzę tej narośli, to staram się jakoś to robić w miarę nisko, żeby też potem mój tata miał łatwiej zrywać po mnie, bo też wiecie, jazda później też nie jest łatwa. No i co, zapraszam Was do oglądania, mam nadzieję, że miło spędzimy wspólnie czas. Puścimy sobie jeszcze lekką muzykę, mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzała. O, ciepełko mamy. Powiem Wam, że ogrzewanie daje czadu. Dobra, wycieraczkę to sobie wyłączę, bo ja ogólnie nie lubię wycieraczek. Albo co jakiś czas, żebyście lepiej widzieli, co się tu dzieje. I tak jak właśnie mówię, no musicie się uzbroić więcej tych prowadnic, bo potrafią się krzywić. Też trzeba naprawdę jakoś to umiejętnie robić. Ja też właśnie już po wczoraj się nauczyłem mniej więcej jak to robić, o, żeby podźwigać tą sztukę podczas cinania. Wiecie, kiedyś przedtem nie wiedziałem o tym i tak naprawdę nie zwracałem na to jakoś uwagi, tylko tak ciąłem. A tu jednak podczas tego cięcia, żeby tą sztukę trochę dźwignąć, wtedy naprawdę jest łatwiej i ta prowadnica może wrócić do swojej pozycji w głowicy. Bo często właśnie mi ta sztuka nie wracała, znaczy ta sztuka, mówię, ta prowadnica nie wracała do swojej pozycji. No i się robiły potem nieprzyjemne sytuacje. To jest ogólnie taka grubsza sztuka po prawej stronie, ale na razie ją zostawię, nie chcę jej ścinać, bo też jak są jakieś grube, czuję jeszcze do nich respekt. O, widzicie, dźwignąć ją? Wtedy fajnie ona tam idzie. Ogólnie jeszcze nie wypowiadam się co do układania, bo to moje układanie nie jest jeszcze najlepsze i robię to trochę bez pomysłu. Z tego co właśnie słyszałem, to najlepiej byłoby te najdłuższe sortymenty kłaść dalej. Wiadomo, od najdłuższych do najkrótszych. No ja póki co tak walę chyba wszystko w jedno miejsce po prostu. Ale no i tak jest łatwiej niż po pile, także nie ma co. Nie ma co narzekać, no tu jest taka sztuka, ale spróbujemy też ją palnąć.
Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jeszcze mam czasami takie momenty, jak przed chwilą widzieliście, że chcę coś szybko zrobić i jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tej prędkości. Okej, tu musimy puścić. Tak mniej więcej wiecie, jak macie takie coś, no to musicie sobie tak na oko jakoś to odmierzyć. Tylko, że to pójdzie w P, dlatego damy sobie na bok. O, widzicie, i teraz macie taką sytuację właśnie. To jest często, jak też ścinałem drzewo, ale to już wiem, że nawet nie trzeba o nic więcej robić, także jest ok, ale normalnie musicie sobie wziąć piłę bez łańcucha, taką pozycję. No i później rolkami trochę to drzewo wsunąć. Dlatego właśnie wcześniej nie robiłem. No i kończyło się jak kończyło, ale mam nadzieję, że tam chłopaki z Ponce dadzą mi też jeszcze jakiś rabat może. Taki pierwszy na te prowadnice. Wybrało. Też fajnie, bo Artur ustawił mi pikanie, jak wybierze sortyment. O, co pewnie słyszycie. O, wycieraczkę co jakiś czas. No właśnie też tutaj, tego nie wiem właśnie, czy są takie sztuki, które lecą mi w prawo, i tak ją kłaść w prawo, czy jednak ją przepychać? Dobra, tutaj to jeszcze nie będę się jakoś... Bo jeszcze nie jestem zbyt... O, w sumie tak można robić, rację. Od tyłu i też będzie dobrze. Bo tutaj jest taki główniejszy szlak. Tamtą stronę, jak widzicie, już wyciąłem. Chciałem nagrać trochę bliżej wieczora ten odcinek, tak wiecie, o lampach, żeby było fajnie może z tym oświetleniem, chociaż nie wiem, jakby GoPro dało radę, ale widząc, jak idą te prowadnice, mówię, no nagram teraz, bo kurczę, później już nie będę miał czy to nagrywać. Chyba, żebym nagrywał, jak będę chodził, wiecie, z piłą spalinową po prostu. Dobra, ale jak już tak mam, to sobie później te pniaki skracam, chociaż trochę. O, widzicie, no i takie coś się dzieje i wtedy bierzecie sobie piłę poza, no i gitara. Także jak widzicie, już to w miarę idzie. Ta też patrzy w prawo, też ją tam zetnę, nie będę się posiłkował jakimś tutaj tym przepychaniem, bo przy tym przepychaniu czasami mi nie wychodzi to napychanie mi wychodzi, tylko nie wychodzi mi później to, żeby zachować prowadnicę całą. Wiecie, bo to jest, mimo wszystko cięcie to jest jedno, ale też żeby zarobić jakieś pieniążki, a nie chodzi tylko o to, żeby mieć straty. No też widzicie, no wszystko układam w jednej linii. Nie rozdzielam tego jakoś póki co. Póki co, no mam nadzieję, że kiedyś to ogarnę. Ajajajajajajaj. Co nam się coś dzieje? Dobra, ja w takim przypadku to przeważnie puszczam. Łapę jeszcze raz. O, coś tam. O, i teraz. No zresztą kurczę. I tak oglądają mnie w większości pewnie fachowcy, co już nie raz to robili. Też powiem wam, że bardzo mi dużo pomogło rozmowy z niektórymi z was na pewno, którzy mnie teraz oglądają. Z tymi fachowcami, bo dużo mi podpowiadaliście i też dzięki temu mniej więcej teraz wiem, co jak robić, bo tak to bym nie wiedział. I poprawię sobie tą kłodę. Przed momentem RMF Max, Marta Gałuszewska, na chwilę przed godziną 15. Poprawię tą kłodę i może nawet ją obrócę od razu, żeby miał tatuś łatwiej. Bo tutaj też będzie kłoda z tej sztuki. Mam nadzieję, że tam na dole nie jest żadna niespodzianka na mnie nie czeka. Sprawdzę z kierowców, kochani. Pamiętajcie, mam dwa lewo skręty. Bardzo proszę o udostępnienie. Słuchaj, opuść sobie w ogóle szyby. Wiesz, żeby było kulturę. O, widzicie, jak chwyciło mi piłę? No już było blisko. Okej.
zobaczymy, jak to wygląda. To ogólnie nie było za bardzo przemyślane. I co, sprawdźcie, czy działa, a my powoli się żegnamy i zapraszamy ich. O, wezmę sobie, żeby wyprostować tą sztukę trochę. Tyle do obiadu, czekamy na was. Rzecz jasna, RMF Max. Dzięki za wspólne popołudnie. W takiej sytuacji też właśnie nie wiem, czy jakbym ją wpuścił. Matka strony w Polsce! Jakbym sobie może ten czubek tam po prostu zarzucił, to może by to jakoś szło. Chycę, chycę. Dobra, nie chycę. Ale jakbym ją obkrzesał... No i chyba powinno pójść. Dobra, nie pomogłem. Jak czasami tak puszcza ta głowica, tak widzieliście przed chwilą, to już po prostu jest za szybko i trzeba jej pomóc tak jakby żurawiem. Wiecie, że jeżeli... No wiecie, o co chodzi, no co wam będę tłumaczył, kurczę, ale może będziemy ktoś oglądał kiedyś taki jak ja. Bo powiem wam szczerze, że ja kiedyś sam szukałem podobnych filmów, żeby czymś się wspomóc, żeby wiedzieć, co robić. Sprawdź na stronie wycieczki.net. A takich filmów nie było. Przygotuj się do Wielkanocy z MP. Także jakbym kiedyś może komuś pomógł. Zresztą wiecie, jakbyście mieli jakieś pytania też co do maszyny, co do samego zamówienia, jeśli po prostu nie wytrzymacie do filmiku o maszynie, który no myślę, że będzie koło wakacji. Chciałbym go nagrać koło wakacji też, żeby czujnik średnicy, dolna granica. Czasem pojawia mi się ten błąd, ale ten czujnik się potem przestawia na swoje miejsce. I też jeżeli wyskakiwał mi ten błąd, to nic się nie działo ze średnicą złego. Wszystko wiecie, wszystko było dalej ok. Masz gwarancję, że twoja rata nigdy nie wzrośnie. Happy Agricole Bank Polska S.A. Twój bank. Kurde, tamtą sztukę. A nie, wiecie co, nie biorę sobie, bo jest z rąb i tak przejeżdżam sobie dosyć często. Także nie będę tam na tym pełnym wysięgu pracował. Tylko tak jakoś to w miarę. No, przejdziesz? O, męczy się. Dobra, a jakbyśmy puścili trochę noże? Musiałaś. O, jest zakrzywienie. Nie widziałem tego. Ale zaraz ją tu dziabniemy. O, ale widzicie, to już jest pej. Mogłem trochę na bok dać. Ale to już tam. No tu jest. Takie sytuacje są najgorsze, jak są takie sztuki jak tu. Ale to wtedy, wiecie, zostawiam to, bo to i tak jest zopał, i tak jest dziadostwo, i tak jest dziadostwo. Nie wiem, komu to do szczęścia potrzebne, także niech leży, może jakiś ostatni z ostatnich panów czy pań, którzy sobie wyrabiają jeszcze te resztki po nas, skorzysta na tym. No i też jest bardzo, widzicie, tej dużo tej ziemi jest, no po prostu to jest, ach, tak się tępi łańcuch, a już teraz wiem, że nie sztuką jest po prostu jak najniżej tą prowadnicę wziąć, tylko złamie się, nie złam się. Nie, to jest krzywe. Podleśniczy mi mówi, Dawid, patrz bardziej, żeby były proste. No będę się starał, ale to powiem wam, że ten widok z maszyny nie zawsze jest taki jak na zewnątrz. Wiesz co by nie mówić, nie ma czasu, kurczę, musi iść mocno. Dobra, no nie przejdzie. Ciężkie uzbrojenie, jeżeli jutro nie chcecie przeżywać syndromu Buczy, napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak. Ale wyczyścimy sobie, bo jest syf. A, nie chciałem wszystkiego. No, zrobimy sobie jeszcze raz. No wiecie, raz musi wam puścić jedno, raz drugie. No nie, dobra, no jeszcze się mylę. Jeszcze nie zawsze robię to, co chcę. Jeszcze w tym roku 28 egzemplarzy. Jeszcze nie zawsze mi to wychodzi. No i czasami się ślizga jeszcze ta kora, ale nie wydaje mi się, że to jest wina rolek, bo później wam pokażę. No, te rolki są całkiem dobrze, to wygląda, wam powiem. Naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń co do głowicy. Szczególnie, że głowicę chłopaki wymieniali na troszkę nowszą niż maszyna. Mówili, że tamta była no dosyć zużyta. Dosyć zużyta była.
tylko dostałem tą głowicę troszkę lepszą. Ale końcówka, prawda? Film nagle się urywa, nie wiadomo co dalej. No musicie mi wybaczyć tą końcówkę, bo nie tak to miało w sumie wyglądać z początkowego mojego założenia takiego w głowie. Miały być to takie 15, maksymalnie 20-minutowe filmy, te początkowe. No i właśnie tak było, też tego właśnie drugiego dnia tak chciałem to zrobić, jednak zorientowałem się, że będzie inaczej. Po tym jak GoPro zakomunikowało, że jest słaba bateria. No i wtedy wiedziałem, że tego materiału jest znacznie więcej niż go chciałem mieć. No ale szkoda go w sumie stracić i zostanie to podzielone. Myślę, że na trzy części materiału jest oczywiście trochę więcej, ale też powycinam te różne głupoty, tak żeby to było dosyć przyjemne w słuchaniu i w oglądaniu, bo przede wszystkim tak bym chciał, żeby na tym kanale było, żeby nikt z Was się nie nudził. Mam nadzieję, że tak jest do tej pory, ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, także przy okazji mogę się pochwalić moimi pięknymi, nowymi, markowymi ciuchami i też moim względnie płaskim brzuchem, który kiedyś jeszcze nie był aż taki płaski, no ale nic. Także słuchajcie, teraz na końcówkę, jak to typowy youtuber, muszę to powiedzieć, jeżeli nie zostawiliście subskrypcji na moim kanale, to bardzo Was proszę o łapki w górę, zostawienie subskrypcji, jeżeli coś Wam nie pasuje, zostawcie też ślad w komentarzu. Jedno na pewno, co wiem, co chyba trzeba zmienić, to wyłączyć radio, bo rozmawiałem właśnie już z częścią osób, podsyłając im niepublicznie jeszcze ten film, tak przed premierą, i mówią, że to radio trochę przeszkadza. Postaram się to zmienić, ale dajcie też znać w komentarzu, czy naprawdę jest to taka rzecz, która Wam przeszkadza, czy może jest ok, może go trochę ściszyć, coś w tym stylu zmienić, ale nie wyłączać go całkowicie. Mi się oczywiście lepiej trochę w tym pracowało, gdy to radio coś tam jeszcze dopowiadało, no ale potem monolog poszedł do przodu, no i wyszło jak wyszło, także dzięki wielkie, że dotrzymaliście do samego końca i polecam się na przyszłość. Cześć.